Będziemy kontynuowali naszą lekcję Nauka zarządzania. Z Księga Daniela przeczytamy ze Starego Testamentu 5 rozdział. A gdy Balsazar był pod działaniem winam, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabuchadneszar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król, jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jerozolimie. A król, jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zamieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Balsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej, odezwawszy się, królowa matka tak rzekła: królu, żyj na wieki, niech cię nie trwożą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa Duch Święty bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświęcenie, rozum, mądrością jego jako mądrość bogów. Król Nabuchadneszar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, widzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech będą wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Oto przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz poddać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojnictwo twojemu ojcu Nabuchadneszarowi. I przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu, kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał.
Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę i został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło. Jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce. A ty, jego syn Balsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś, lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą, ani nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczyniłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim, z brakami. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Baltazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Balsazar, król chaldejski, a Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. I teraz Daniel jest starcem. Ma około 80 lat, 80 lat, zgodnie z Pismem Świętym. Nabuchadneszar umarł dużo lat wcześniej. I teraz królem jest Balsazar. Między Nabuchadneszarem i Balsazarem przeminęło trzy królestwa. Jest prawnukiem Nabuchadneszara. Nie znają, nie zna Daniela, pomimo że jest słynny. Przeminęło 67 lat od wygnania ludu izraelskiego. Przybliża się odpowiedni czas, 70 lat, tak jak było zaprorokowane przez Jeremiasza proroka. Ale nikt jednak nie pamięta i nikt nie wie, nawet Daniel. Wszystko jest zapomniane. Znajdują się tam Izraelici na ziemi chaldejskiej. Oczekują na ich powrót, mają nadzieję w ich powrocie, ale zapomnieli się o wszystkim. Przeminęły dwa pokolenia. Tylko ci, którzy, tak jak Daniel, od młodzieńczych wieków, jak znaleźli się na ziemi chaldejskiej jako wygnańcy i przeżyli, bo wtedy żyli około 80 lat, tak jak Daniel. Czyli więc rzeczy zostały ustanowione, Jeruzalem została zburzona, lud izraelski był w niewoli i oddalony od swojej ojczyzny, dziadkowie i babcie Izraelici mówili o chwale świątyni Bożej, o Dawidzie, mieli pisma i czytali je, ale nikt nie oczekiwał nigdy, aby coś się zmieniło. I teoretycznie, i naturalnie nic się nie mogło stać dobrego. Dobrze im się powodziło, bo Bóg ich poprowadził tam dla dobra. Mieli swój majątek Izraelici. Przez te wszystkie lata pomagał im Daniel i poprzez trzech jego towarzyszy, ale
nie mieli żadnej nadziei powrotu. Ale jednak, umiłowani bracia i siostry, i to jest dzisiejszy przekaz, wieczny przekaz od Boga, Bóg wszystko może zmienić. W życiu wszystkich ludzi, jako osoby, jako rodziny, jako Kościół, starczy tylko, tak jak Daniel, abyśmy zwracali nasz wzrok do Słowa Bożego i abyśmy patrzyli na obietnicę Boga. Po kilku latach będzie wielka zmiana i powrót ludu izraelskiego. I Daniel w swojej modlitwie i w rozważaniu Słowa Bożego rozróżnił i czytał, że po 70 latach powrócą. I pościł 20 dni i płakał. Ale Bóg teraz musi przygotować warunki powrotu ludu izraelskiego. I tutaj jest właśnie ten cud, że pomimo, że tego nie rozumiemy, Bóg pracuje. Pomyślcie teraz o Danielu. Zapomniany starzec, ponad 80 lat miał. Miał gdzieś około 90, mówią. I to był człowiek, który nie był podobny w wieku. Jak byli tacy w takim wieku, było bardzo ich mało. Dzisiaj nie znajdujesz takich ludzi 90-letnich. To jest rzadkość. Bóg jednak go zachował i zachował go nie tylko żywym, ale miał też rozum doskonały i jego ciało w bardzo dobrym, naturalnym stanie. Dlaczego? Bo był mu potrzebny dla jego dzieła, dla dzieła Bożego. Zdrowie nie jest wynikiem, pomimo że powinniśmy uważać na nasze jedzenie, ale jest wynikiem woli Boga. Jak człowiek pracuje w dziele Bożym, Bóg go zachowuje zdrowym aż do starości. Starczy tylko, aby się nie wywyższył. Starczy tylko, aby nie grzeszył i aby nie oddalił się od Boga. Daniel był człowiekiem świętym, człowiekiem Bożym. I przez cały czas modlił się w swoim życiu 3 razy dziennie. I w dodatku w kierunku Jeruzalem i w widocznym. I pomimo, że on był zwykłym młodzieńcem, Bóg go przedstawił i od młodzieńczego wieku ustanowił go Nabuchadneszar, nie z łaski, Nabuchadneszara, ale z łaski Bożej uczynił go zarządcą Babilonu, Chaldejczyków, bo był zarządcą mędrców. Był czczonym człowiekiem tam w Babilonii, ale te lata przeminęły, zestarzał się. Nie wiemy i on też nie zrozumiał, że nadszedł czas powrotu i nie oczekuje, bo jak nie zrozumiał, ale może ze Słowa Bożego miał nadzieję i oczekiwał, ale pewną rzeczą było, że nikt nie widział nic pozytywnego. Nie widział światła w tunelu, w całkowitej beznadziejności. Nic pozytywnego nie widzieli, nic dobrego nie widzieli. Nic, co by dawało nadzieję. Odwrotnie, od zła do najgorszego. I teraz król Belsazar był całkowicie bawochwalcą, bezbożnym. I w jednego dnia uczynił wielką ucztę i zaprosił 1000 dostojników swoich i pili wino wobec nich i pod działaniem wina kazał Belsazar w całkowitej bezbożności do prawdziwego Boga. I to jest cud, że wszyscy bezbożni kłócą się z prawdziwym Bogiem, z Ewangelią Chrystusową. Bezbożni nie kłócą się z innymi religiami i w dodatku przyjmują inne religie. Ale jest napisane i dlatego to nie jest dziwne, że ci,
co chcą żyć pobożnie, będą prześladowani. Diabeł ściga prawdę i Ewangelię. Kościół Chrystusowy prześladuje. Jak Kościół Chrystusowy jest prześladowany, to znaczy, że idzie bardzo dobrze. Jak jest prześladowany Kościół i ludzie, dzieci diabła ryczą na Kościół Chrystusowy, i to jest pokaz, że Kościół Chrystusowy jest w bardzo dobrym stanie. Ale to jest też coś innego jeszcze, że ma bardzo dobrą przyszłość, że ma dobry ciąg dalszy taki Kościół. Belsazar co zdecydował zrobić w swojej bezbożności i z wylaniu się grzechu? Zawołał żony, nałożnicę, 1000 dostojników, wielki pałac, i co mu przyszło do głowy? Zobaczcie. Mamy tam naczynia Boga Izraelskiego. Gdzie mu się to przypomniało? Przynieście je tutaj i będziemy pili wino, dostojnicy, nałożnice i żony, będziemy pili wino i będziemy wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Powtarzam, jak jest prześladowany Kościół albo człowiek Boży, to jest dobry znak. Jak jest prześladowany i wyśmiewany. Dlaczego? Bo jest napisane, że diabeł jest oskarżycielem naszych braci i siostry w dzień i w nocy. I to jest dobry znak, jak prześladowani są bracia, siostry i Kościół. Co do teraźniejszości, ale i co do przyszłości, tak jak teraz. I jak przynieśli te święte naczynia ze świątyni Salomona, z Domu Bożego w Jeruzalemie, i jak wyśmiewali Boga i uniżali Boga poprzez te święta naczynia ze świątyni Salomona, z nienacka, w tamtej godzinie, w tamtym dniu, tamtego popołudnia, ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika, czyli to był wieczór, bo mieli świecznik, na wapiannej ścianie Pałacu Królewskiego. Znienacka wobec wszystkich w Pałacu Królewskim, jedna ręka znalazła się tam koło świecznika. Wtedy nie mieli prądu, mieli świeczniki. W cieniu świecznika ręka ludzka napisała i litery były widoczne. I król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy przez jego strach barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go, że stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. Strach w obecności Boga. Ale to dla nas jest początkiem dzieła Bożego, powrotu ludu izraelskiego. Przygotuje powrót ludu izraelskiego, który nie zaplanują Chaldejczycy, bo Bóg zaprorokował przez Izajasza proroka, że jeden Cyrus, król Cyrus, będzie ten, który powróci lud izraelski do ich ziemi. Jak zobaczył Belsazar, który był młodym, i mówią, że był od niedawna królem, jak zobaczył tą rękę i przestraszył się, wtedy zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów,
Jak zawołał ich wszystkich mędrców babilońskich, powiedział im: widzicie ten napis? Kto mi poda jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę i uczcze go. Otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Ale jednak Bóg nie działał tylko w pałacu, działał też poza pałacem. A Belsazar nic nie wiedział, ani Daniel też nic nie wiedział. Kończy się ten rozdział mówiąc, że tamtego wieczoru Dariusz zabił Belsazara. Tamtego wieczoru została rozwalona cesarstwo Chaldejczyków. Tamtego wieczoru, jak mieli tą ucztę pijańską i bezcześcili prawdziwego, żywego Boga. Ale Bóg działał na zewnątrz, dając mądrość, moc i władzę Medom i Persom i atak na Babilonę uczynił Kiros. Cyrus. I w tamtym roku, w tamtym dniu, wtedy Medam, król, był królem. I z jednej strony dawał mądrość i przychodzili słudzy Boży, Dariusz i Cyrus, a z drugiej strony wysyłał Bóg przekaz, dobry Bóg, że być może się upamięta i powróci Belsazar, co nie było możliwe, ale działał, aby przedstawił starca Daniela przed tymi, którzy mieli nadejść przed przyszłymi władcami, przed Medią i Persami. Bo Bóg miał dzieło z Dariuszem. Dzieło miał Bóg z Danielem i z Cyrusem. Wszystko jest w światowym planie Bożym. Wszystkie królestwa, cokolwiek się będzie działo w ludzkości, jest w planie Bożym. Nabuchadneszera Bóg ustanowił. Dariusza i Cyrusa Bóg ustanowił. I każdy miał swoje dzieło. Nabuchadneszera przyprowadził lud izraelski do upamiętania poprzez 70 lat. Tyle trwało królestwo, cesarstwo Chaldejczyków. I później przyprowadził Medom i Persom. Mediów i Persów. Aby powrócił lud izraelski. W ciągu dalszym przyprowadził, dał, ustanowił Greków z Wielkim Aleksandrem, aby dał grecki język na cały świat, znany świat, aby wszystkie narody mówili jednym językiem, bo miało być głoszone Ewangelia Chrystusowa, napisana po grecku. I w ciągu dalszym przyprowadził Rzymian i ponownie z celem, aby ustanowił świat bez granic. Pax Romana, bez walk, bez wojen. Okres bez wojen. Cała historia ludzka jest zaplanowana poprzez rękę Boga. I tak jak objawia Nawakum, ustanawia i tak jak Nabuchadneszera i burzy. Ustanawia Mediów i Persów i później ich burzy. Osądził ich, bo byli pyszni. Przyszedł sąd Boży dla nich wszystkich. Wywyższył, ustanowił Rzymian tak samo, Greków tak samo. I później po Rzymianach przyszło Bizantium. Ciąg dalszy. I teraz ostatnio ciąg dalszy
Cesarstwa Rzymskiego, Unia Europejska. Teraz docieramy do końca. I jak przyszli wróżbici i mędrcy i poprosił Belsazar, aby wyjaśnili ten napis, i nikt nie mógł wyjaśnić to, co Bóg nie objawia. Tylko Bóg objawia, bracia i siostry. I wtedy znalazła się królowa. Mówią, że to była babcia Belsazara, czyli być może córka teściowa Nabuchadneszera, która znała całą historię Daniela i która nie była tam na tej uczcie grzechu i pijaństwa. Jak dowiedziała się, i pierwszy był król, druga była królowa, i trzeci był ten, miał być ten, którego miał ustawić Belsazar. I jak dowiedziała się, co się stało, przybliżyła się do Belsazara i powiedziała mu: nie załamuj się, bo w tym królestwie jest jeden człowiek, na którym duch świętych bogów spoczywa na nim i zna wszystkie i ma oświecenie i rozum, mądrość. I Bóg mu to objawia. Wiecie, jak Bóg kogoś przedstawia i daje mu, wtedy Bóg podejmuje jego życie, jego mądrość, jego dzieło. I tak jak był kiedyś Mojżesz i przyszła jego siostra i mówili, że tylko Mojżeszowi. Tak, tylko Mojżeszowi. Tylko Mojżeszowi. Bo tak zdecydował Bóg, aby dał mądrość i rozum, bo tak zdecydował. I później tylko Danielowi. Tak, tylko Danielowi. Wcześniej mówili tylko Dawidowi, tak, tylko Dawidowi. Taki sposób działa Bóg. Nigdy, bracia i siostry, nie patrzmy się na drugiego, że jest niższy od nas. Bo każdemu innemu może dać Bóg i zamiast to oskarżać, przyjmijmy to. Przyjmijmy dzieło Boże. Królowa przyjmowała Daniela i powiedziała, że tylko on jest. Tylko on jest w całym królestwie. Bo jego wybrał Bóg, bo temu Bóg dał odpowiednią mądrość, aby uczynił jego dzieło. I Belsazar zawołał go: możesz mi to wytłumaczyć? Jak mi to wytłumaczysz, dam ci purpurową szatę i uczynię cię trzecim w królestwie. Daniel teraz z oświeceniem Boga, z mądrością Boga, z objawieniem Boga wie, że prezenty nie mają znaczenia i mówi, że wszystkie dary zatrzymaj. Ja przeczytam ten napis i objawię ci wykład, ale posłuchaj teraz coś poważnego. Bóg nieba i ziemi, królu, dał królestwo, wielką chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu Nebukadneszerowi. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona, języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał zabijał, kogo chciał zostawiał przy życiu, kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. I wszystko to było od Boga i nie zatrzymałoby się, ale jakby Nabuchadneszar nie wywyższał się, nie wpadł w pychę. I jest napisane w piśmie i mówi Daniel: lecz gdy jego serce wyniosło się w pychę, a jego duch się zatwardział w jego pysze
I w dodatku przed końcem jego życia Nabuchadnaszora, jak zobaczył wszystko to, co zbudował, powiedział: to nie jest ten Babilon wielki, którą ja zbudowałem z mocą moją i dla chwały mojej. To zawołał. I wtedy został usłyszany głos z nieba i przez 7 lat był nienormalny. Jak zwierzę, nie rozumiał nic. Mieszkał na zewnątrz z dzikimi osłami. Bracia i siostry, dwie rzeczy są te, bo pychy nie może człowiek zrozumieć. Inni rozumieją, ale sam nie może zrozumieć. Ale dwie rzeczy są te, które możemy zrozumieć, że nadejdzie zmiana dla naszego zła. Po pierwsze jest pycha w sercu i druga rzecz jest, że zatwardza się człowiek. I to rozumiemy. Jak człowiek zatwardza się, znaczy, że przemawia z pychą. Jak przemawia z pychą, zatwardza się. Jest surowy. Nie jest tak jak chrześcijanin, nie przyjmuje drugich z miłością. Nie uniża się, nie ustępuje. Nie szuka zgody, ale jest bez uchylenia. To, co mówię, to jest to. To jednak jest przykład, że ciąg dalszy nie będzie dobry. I zależnie od tego, jak głęboko jest to w sercu, wtedy takie wielkie zło nadejdzie. Czyli ile się wywyższył, ile się zatwardził. Staje się egoistą. Myśli, że ma zawsze rację. I w dodatku cechą pysznego, szukałem to w Piśmie Świętym i są bardzo poważne i powinniśmy wiedzieć, znać je dla nas. Po pierwsze, twierdzi, że jest najlepszy ze wszystkich. Uważa się za najlepszego. Po drugie, co ma dobrego, mówi, że on to zrobił. I wszystkie złe rzeczy chowa. Pyszny człowiek chowa złe swoje rzeczy, a pokazuje dobre. A uniżony pokazuje złe, a chowa dobre. Nie podporządkowuje się nikomu. Jest niepodporządkowany. Bo twierdzi, tak jak powiedzieliśmy na początku, że jest najlepszy ze wszystkich. Nie słucha z uwagą, nie umie słuchać, tylko rozmawiać, mówić umie. I jak mówi, mówi surowo, twardo. I to nie mówi, abyśmy spatrzyli się na innych, ale abyśmy zobaczyli w naszej osobie ciąg dalszy. Jak jesteśmy w takim stanie, ciąg dalszy nas nie będzie dobry. Wymusza ze złością o dużych rzeczy, które do niego nie należą, ale jest pewny, że należą do niego. Denerwuje się, jak mu się nie udaje i mówi, że inni są winni. On nie jest winny w ogóle. Tylko on nie jest winny. Wszyscy inni są winni. Są winni wszyscy i kłóci się ze wszystkimi. I na koniec kłóci się też z Bogiem. Taki człowiek jest pysznym człowiekiem. Ale główną cechą, abym zrozumiał moją przyszłość, jak zatwardza się moje serce i moje myśli. Jak surowy jestem, bez ustąpienia. Mówię coś i to jest to. Koniec. I nie słucham nikogo innego. I mam zupełną rację. A człowiek Boży
jest szybki do słuchania, a wolny do mówienia. Wiecie, to jest też mądrość ludzka. Ludzie z sukcesem mają jedną cechę w tym świecie. Są good listeners, mówią Amerykanie. Są, i to jest wyraz zarządzania, jest dobrym słuchaczem. Umie słuchać. I to jest uniżony człowiek. Nabuchadneszar jednak wyniosło się serce jego w pychę. Boże, zachowaj nas. I wiele razy widziałem, że moje serce zatwardza się i boję się. I mówię, Boże, przebacz mi. I dzisiaj mi się to stało i przestraszyłem się. I mówię, Panie, krew Twoja, przebacz mi. Chrześcijanin jest łagodny. Jest delikatny. Duch drogocenny u Boga jest pokorny i spokojny. To nie jest surowy. Jest pokornego ducha i spokojnego ducha. Został strącony wtedy z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę i został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami. Karmiono go trawą jak bydło i jego ciało było zraszane rosą niebieską. Jest uzdrowienie w takim przypadku? Tak, oczywiście. Aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. Jak to zrozumiał? Wtedy upamiętał się Nabuchadneszar. I wtedy tyczy się do Belsazara i do nas. Powtarzam, Daniel tyczy się wtedy do Belsazara, ale dzisiaj do nas. I ty, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. I tutaj jest ważny moment. Pomimo, że wszystko o tym wiedziałeś, nie uniżyłeś swojego serca. I to jest twój błąd. Twój błąd nie jest twoja bezbożność, bo może ktoś być bezbożny z niewiedzy. Może ktoś przeklinać przez niewiedzę, albo poprzez słabość też, albo poprzez zły charakter, który ma. Nie przychodzi tam sąd Boży. Sąd Boży przychodzi, pomimo że wiedziałeś, jak zachowuje się Bóg, że pysznym, którzy zatwarają w swojej pysze swoje serce i swego ducha i przemawiają twardo, surowo, go uniżają, ale poprzez twardość pychy, a nie poprzez zły charakter i poprzez niewiedzę. Poprzez pychę ich serca zatwardzają się, mówią surowo, uniżają, wyzywają. I dlatego ty, Belsazarze, wiedziałeś o tym i nie uniżyłeś swojego serca, ale przeciwko Panu Nieba się podniosłeś i przyniesiono do ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony, twoje nałożnice piliście z nich wino. I nie oddałeś chwały temu wiecznemu Bogu i nie przyjąłeś, że wszystko to, co się dzieje, Bóg to czyni i Bóg na to pozwala. I starałeś się wymusić poprzez bezbożność swój pogląd i teraz przed tobą została postawiona ręka Boża i został wypisany ten napis. I ten napis jest dla Belsazara i dla nas też. To jest wieczny, wieczny zakon, wieczne prawo Boże. I to jest ten napis. Mene, mene, tekel, uparsin. I taki jest wykład.
Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. We wszystkim w naszym życiu jest jeden koniec i koniec jest w rękach Boga. Koniec w naszym życiu, koniec w naszej pracy, koniec w naszym dziele, koniec w naszym służeniu. Wszędzie jest jeden koniec i koniec jest wyliczony od Boga. On daje początek i on daje koniec. On zaczyna i on kończy. On jest alfa i on jest omega. On jest początkiem i on jest końcem. Nie możesz rozszerzać ani na jedną sekundę, ale możesz się zmniejszyć, ale ponownie to będzie dla zła. Poprzez twoje złe zachowanie i poprzez twoją pychę. Bo Bóg daje i Bóg zabiera. Może dać komuś dużo, tak jak dał aniołowi kościoła w Laodycji, w kościele Laodycji, dużo dał. Wyznaczył mu dużo lat, aby był tam pastorem w tym kościele, ale dlatego, że stał się letni, powiedział, że wypluję cię z ust moich wcześniej. Zważ, abyś się upamiętał. Zważ, abyś się upamiętał szybko, abyś mógł być zachowany do momentu, który Bóg wyznaczył, do końca. A jak się nie upamiętasz, koniec przyjdzie wcześniej. Tak jak przyszło na Balsazara. Poznałeś, ale nie uniżyłeś się. I dlatego przyszedł Pan i mówi ci: Mene, mene, tekel, uparsin. Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Wcześniej, od razu. I był młodym człowiekiem, mógł jeszcze królować 30 lat, ja mówię, ale dlatego, że wiedział, jak działa Bóg. I wiecie, bracia i siostry, my znamy bardzo dużo i ten, który zna dużo, będzie wezwany od niego dużo. I ten, który zna, jest bity więcej, jak nie robi tego, co wie i co umie. Jak nam zaufano wiele rzeczy, jak nam zaufał Bóg wiele rzeczy, wtedy wiele rzeczy będzie wymaganych od nas. Naturalne rzeczy, duchowne rzeczy. Jak czujesz, że masz naprawdę dużo rzeczy, bój się więcej. Jak masz mało rzeczy, wtedy nie masz mniej strachu, ale strach miejmy, bój miejmy. Wiele ci będzie wymagane. Zakończyło się, mówi mu. Dzisiaj zakończy się twoje królestwo. I już na zewnątrz, nie wie o tym, jest Cyrus i Persi. Jesteś zważony na wadze i znaleziono cię z brakiem, bo podjąłem decyzję, bo zważyłem cię i byłeś z brakami. I wiecie, Bóg chce, abyśmy poprawiali nasze braki. Jako osoby, jako rodziny, jako Kościół. Jako Kościół jest napisane w liście do Tytusa, że popraw swoje braki. Poprawiajmy braki u nas, w naszej rodzinie, ale gdzie możemy i wykorzystuje nas Bóg, też u innych. Ustanowił nas stróżami naszych braci. Jak widzisz swojego brata, który idzie złą drogą, musisz szybko uczynić, co możesz, aby go zatrzymać. I tam jest potrzebna łaska, modlitwa, uwaga, że może Bóg uczynił łaskę. Ty, Baltazarze, zostałeś zważony i znaleziono u ciebie braki. I dlatego twoje królestwo nie tylko kończy się, ale będzie oddane Medom i Persom dzisiaj. To jest coś strasznego, bracia i siostry, coś strasznego. Teraz koniec z tobą. Tak powiedział mu Bóg. Mógłbyś być zachowany,
ale dlatego, że poznałeś to, wiedziałeś o tym, że ty, który powinieneś się uniżyć, nie uniżyłeś się. Wiedziałeś, co się stało z twoim ojcem Nabuchadneszerem i nie uniżyłeś się. My teraz nie wiemy, co stało się z naszym ojcem, ale wiemy, co Bóg czyni ze Słowa Bożego. Jesteśmy w bardziej niebezpiecznej sytuacji, bo poprzez Słowo Boże znamy i wiemy wszystko. I dzisiaj nie odejdźmy, bracia i siostry, i mówię o samemu sobie i wiem, co mówię. Nie odejdźmy dzisiaj i bez upamiętania twardości jakiemukolwiek człowiekowi w naszej pysze. I nie odchodźmy, nie odejdźmy, jak nie poprosimy od Boga, aby zmienił nasze serce i aby podarował nam ducha uniżonego, serce skruszone i abyśmy drżeli przed Jego Słowem. Dlaczego? Bo pyszne serce i zatwardziałe w pysze, wtedy wynik tego będzie tragiczny i będzie zguba, jak nie zdążymy się upamiętać. Duch uniżonego, serce skruszone i drżąc przed Słowem Bożym, wtedy ciąg dalszy będzie błogosławione z łaską, miłosierdziem i chwałą Bożą. I to, co ma wielkie znaczenie, nie myślmy, że jesteśmy uniżeni, a nie zrozumieliśmy, że jesteśmy pyszni. I jak zrozumiemy, bardzo łatwo, jak nasze serce zatwardza się i z obfitości serca przemawiają usta i wychodzą twarde słowa, wtedy zło nadchodzi. I jak dzisiaj słyszymy to ze Słowa Bożego, jesteśmy bardziej winni. I dlatego jako winni przybliżmy się do Boga, jako winni. Bóg niech nam da skruszone serce. Wiecie, co Bóg mówi? Ja, Najwyższy, który mieszkam w wieczności, mieszkam z uniżonym w sercu i skruszonym w duchu. Jak chcesz się przybliżyć do Boga, postaraj się, abyś miał uniżonego ducha i skruszone serce. Jak twój duch jest wywyższony i twoje serce zatwardziałe, wtedy kakamadata, same złe rzeczy. I powtarzam, chrześcijanin jest łagodny, umie słuchać, nie złości się, nie denerwuje się, nie przystaje przy swoim, ale wytrzymuje z innymi w miłości. Twierdzi, że inny jest lepszy, wyższy. Patrzy się na niego i mówi, że dobrze mówi, jak popełnia błąd, nie szkodzi. Poprzez wszystko to, co mówi, dobrze ci będzie. Jak Simeon wyzywał Dawida i wyśmiewał Dawida, który był prześladowany przez Saula, i powiedział dowódca: zabijemy go. Dawid powiedział: nie, Bóg go wysłał. Bóg go wysłał. Dlaczego? Aby mnie uniżył. Jest mi potrzebne, abym się uniżył. Jak cię przezywają, wtedy dobra rzecz ci się dzieje. Jak cię wyśmiewają, dobra rzecz ci się dzieje. Pan złożyczył, limu nie złożyczył. I jak chłostali go w policzek, nastawił następny. Człowiek Boży jest owieczką. Człowiek Boży, którego pobłogosławi Bóg. Jak usłyszał o tym Baltazar, uwierzył w to wszystko. Bo były to słowa Boże. I tak samo jak my dzisiaj uwierzymy, bo to są słowa Boże. Mógł zmienić sytuację teraz, teraz już nie. Cierpliwość Boga
przeszła. Uczcił go, ale uczcił go dla dzieła, które Bóg przygotował dla niego wobec Dariusza, Medum i Persu. I tego samego dnia, mówi Słowo Boże, Dariusz, Medyjczyk, objął królestwo, mając 62 lata i tamtego wieczoru został zabity Belsazar, król Chaldejczyków. Mógł sobie wyobrazić, że dzisiaj umrze? Kto by mu to powiedział, jak się tam bawił, jak pił wino, jak wyzywał, jak wyśmiewał, jak ucztował? Kto by mógł powiedzieć, że dzisiaj Belsazaru umrzesz i przed spaniem, dzisiaj wieczorem, z taką bogobojnością, z taką wiarą, pomódlmy się, tak jakbyśmy dzisiaj odeszli. I dzisiaj, jak mnie weźmiesz, przygotuj mnie, przebacz mi za to, za tamto, podaruj mi serce. Z takim duchem odejdźmy, aby moje serce było skruszone, aby nie było twarde, aby się nie wywyższało. Podaruj mi ducha pokornego i spokojnego, abyśmy mieli ciąg dalszy dobry. I tutaj jest pokazane, dlaczego Bóg wywyższał Dawida. Bo miał właśnie te cechy, te, które ja nazywam zasady nauki zarządzania człowieka Bożego. Był uniżony, był wierny, był zawsze gotowy, aby dawał, przekazywał głos Boży, bo zawsze był tym, który się modli. Bóg, umiłowanie bracia i siostry, niech nam pomoże, bo był zawsze z Danielem, aż do głębokiej starości. Jak chcemy coś jako ludzie, nie jest nic innego, aby Bóg był z nami aż do starości, aż do momentu, jak Bóg pozwoli, aby Bóg był z nami, aby współświadczył w naszym życiu, aby był naszym pomocnikiem, aby szedł pierwszy w naszym życiu. I będzie, bracia i siostry, i będzie, jak staramy się, aby duch nasz był uniżony i serce nasze skruszone. I oczywiście zawsze drżąc przed Słowem Bożym. Amen. O Chrystusie, pomóż nam, prosimy Cię.